Dobry wieczór, ja jestem Feneku, a w dzisiejszym materiale przedstawię ci wszystko, co powinieneś wiedzieć o ocaleńcach w Fortnite Ratowanie Świata. Od ostatniego materiału minęło naprawdę bardzo sporo czasu, dlatego pomyślałem, że skoro była taka aktywność, czyli 4000 wyświetleń, 200 lajków i dość tyle komentarzy, kiedy kolejna część, no to postanowiłem, że w sumie siądę i to jednak nagram, okej? Sam w Ratowaniu Świata mam obecnie 126 mocy, nic się nie zmieniło, bo prawie nie grałem przez ten czas. Ale no troszkę sobie pograłem i nie, co prawda nie ulepszam ocaleńców. Zaraz wam powiem dlaczego, ale wbijałem sobie kilka ciekawych rzeczy. Odlokowałem schematy i wbijałem sobie tam, chodziłem na misje, pomagałem innym, takie tam wiecie. Dlatego jeżeli jesteś tutaj nowy, to zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostaw lajka pod tym materiałem oraz tam na dole napisz: biorę udział oraz swój nick z Fortnite'a, a ja wylosuję z was jedną osobę, której wręczę te dwie broń. Dlatego napisz nam w komentarzu, a ja się do ciebie odezwę. 8 miesięcy tyle mnie nie było tak naprawdę w Fortnite'cie. Nie tyle co w Fortnite'cie, co kontentu z Fortnite'a nie robiłem na kanał. Wszystkie te tutaj zakładki, które widzicie, nagrywałem już w poprzednim materiale. W ogóle mam 94 lamy i trzeba je pootwierać. Chyba zrobię oddzielny odcinek na to. Dobra, niech będzie. No dokładnie to jak lama powiedziała. W każdym bądź razie, dzięki temu sposobowi, tym sposobom, wbijecie co najmniej 20 mocy za nic. Po prostu totalnie za nic, nic nie robiąc, ok? Siedząc tylko w waszym lobby i totalnie nic nie robiąc. Plus 20 mocy gwarantowane, ok? No chyba, że macie 120, 100, 110, no to wtedy po 10-5, ok? Ale wejdźcie proszę w takim razie w taką zakładkę, która się nazywa dowodzenie. W dowodzeniu wchodzicie w ocaleńcy, czyli to jest normalne jakby takie, wiecie, no normalnie sobie wchodzicie w oddziały i macie tutaj wasze oddziały ocaleńców. Na tym bazuje wasza moc konta, ok? Na tym bazuje to właśnie cała moc, na ocaleńcach. Drugą rzeczą, na której to bazuje, jest coś takiego jak badania. I ulepszając te badania, wbijacie sobie dodatkowo jakieś tam malutkie punkty mocy, ale zawsze to coś i warto robić te badania, już mam maksymalne. No szkoda, bo jeszcze bym sobie tutaj po prostu to robił. Epic Games, jeżeli to oglądacie, dodajcie do 1000 chociaż, okej, okay, do 1000. Wchodzicie sobie teraz w takim razie w ocaleńców. Pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić, to wejdziecie w oddziały. Wyłączyć auto uzupełnianie, bo to jest okej, okay, okej, okay, dzięki Epic, że takie coś dodaliście, ale to jest to beznadziejne. No i zobaczcie, jak to wygląda. Wszyscy ocaleńcy powinni być dopasowani do swojego przywódcy, to pierwsza rzecz, a druga rzecz to powinni mieć jak najwięcej tutaj tych profitów swoich, ok? I te profity tutaj na dole powinniście sobie tak poustawiać, fajnie, tych ocaleńców, żeby one się ze sobą jakby zgadzały i zgrywały. Dobra, zacznijmy od samego początku. Jak wiemy, ocaleńców można zdobywać albo z mapy, na przykład, bierzmy sobie jakąś misję, załóżmy, wejdźmy sobie w Dolinę Niesamowitości, bo to jest uniwersalne takie miejsce w Ratowaniu Świata, wbijacie sobie, załóżmy, patrzycie i macie coś takiego jak misję na ocaleńców, która wygląda mianowicie w ten sposób. O, tutaj wam pokażę. Jest coś takiego jak taki ocaleniec. I robiąc tych ocaleńców, dostajecie P do ocaleńca, które jest potrzebne do ulepszania po prostu tych tam świrów, które podbijają wam moc, to nie? No i szukacie sobie tych misji, je sobie robicie. Naturalnie jest o tyle dobrze, że czasami na tych 103 wyższych mocach jest coś takiego jak, no tutaj akurat chyba nie ma, co widzę, tylko jest miecz lampowy, schemat, jeżeli chodzi o zrobienie misji. Ale najczęściej jest właśnie, są ocaleńcy, którzy na przykład macie 600 tysięcy PD ocaleńca, nie? Dostajecie za tę misję. Więc czasami, jeżeli chcecie, żebym was rzucił, to zapraszam was na mojego Discorda, który macie link w opisie. I tam po prostu w zakładkę Fortnite i tam napiszecie: cześć, kto wrzuci Natwina? I na przykład ja najczęściej odpisuję, że spoko, nie ma problemu, daj mi, ja cię wrzucę, nie? I wrzucam was na takie otwajne, aby sobie poformicie, czy coś porobicie. Wracając do tematu, to właśnie z tych misji i tutaj czasami jest, na przykład jak weźmiecie misję, coś takiego jak zamiast na przykład popłochu, w misjach z ocaleńców jest na przykład ocaleniec epicki bądź legendarny, no takie tam rzeczy. Wchodzicie sobie w sklep z lamami, w przedmioty i tutaj na samym dole zjeżdżacie sobie, no nie na sam dół, ale jest ocaleniec, o, gdzieś w tym miejscu powinien być. Wy możecie sobie wykupić tego ocaleńca, ja sobie zawsze go wykupuję co jakiś czas, bo to jest jednak okej, okej, jest spoko. I tutaj też macie ocaleńców epickich, więc jeżeli macie na przykład zielonych bądź niebieskich, to usuńcie tych ocaleńców i po prostu sobie wymieńcie, jeżeli możecie, oczywiście na tych epickich. Dobra, zacznijmy od samego początku. Wchodzicie w ocaleńców, dalej wchodzicie w oddziały, nagrywa się? Super, świetnie, co by nie było. Wchodzicie dalej w oddziały i wchodzimy w pierwszą zakładkę, czyli w sanitariuszy. W sanitariuszach, dowódca, sanitariusz, świetnie. Sekcja alfa, no tutaj nie mam sekcji alfa, więc nie daje to profitów, co nie, ale niedługo sobie to jakoś powymieniam, żeby to faktycznie dawało te profity. Mamy sanitariusza. No i tak, pierwszy jest pani przywódca i potem macie członków oddziału. Przywódca powinien cechować się tym, że na samym środku ma jakiś symbol.
prawda? Ma symbol, a po lewej stronie ma koronkę, czyli jako przywódca ma tą koronkę. Nie wiem, ocalańcy widzicie nie mają tutaj koronki po tej stronie, ale jeżeli na przykład weźmiecie sobie przywódców, to ta koronka tej po lewej stronie po prostu jest, nawet jeżeli wejdziecie sobie w zarządzanie. I tutaj powinny być po prostu czasami te koronki, widzicie? I one tutaj są, więc to są właśnie ci przywódcy. Ustawiacie sobie przywódcę, najlepiej sanitariusze, jeżeli chodzi o sanitariuszy, z dowolnym tutaj znaczkiem na samym środku. Ten znaczek akurat to jest osobliwość marzycielska, ok? Jeżeli przywódca ma taki znaczek, załóżmy tego czarnej dziury na środku, prawda? No to wszyscy w oddziale powinni tak samo mieć taki znaczek na środku. Nieważne, co mają z prawej strony. Fajnie, gdyby mieli na przykład to samo, czyli serce, nie? To wtedy macie profit do tego wszystkiego. Ale jeżeli nie ma, to nie musi być. Najważniejsze, żeby miało ten tutaj znaczek na środku, czyli na przykład tej czarnej dziury w przypadku tego ocaleńca, okej? Bo tutaj przywódcy, na przykład jakby przywódca miał tutaj na przykład taką kostkę Rubika, no to wszyscy powinni mieć tą kostkę Rubika. No i sobie ich tutaj ustawiacie. Jak ustawicie to już, to losowo, tylko po prostu ważne, żeby miał ten środkowy znaczek oraz ten poboczny, żeby jakoś znaczki się zgadzały. Widzicie, premia do zdrowia. Musi być dwóch w oddziale i jest dwóch. Tutaj dalej. Macie premia za w walce wręcz. Macie taki tutaj pistolet, no to dobra, dwie bronie, okej? Okay? Dwie bronie i mamy tutaj dwie bronie, jeszcze jedne dwie bronie i by była kolejna premia. Więc jeszcze jednego, bo takiego muszę ocaleńca sobie gdzieś skądś się znaleźć z takim właśnie tutaj znaczkiem. Ustawiacie sobie ocaleńców, okej? Okay? Ustawiacie sobie, patrzcie, jeżeli na przykład macie, załóżmy, epickiego ocaleńca, takiego. Macie zdrowie 275. Jeżeli włożycie sobie dobrze ulepszonego sanitariusza, to od razu wasze zdrowie już po prostu wzrasta, bo to jest właśnie sanitariusz i to wam daje zdrowie. Jeżeli chodzi o zwiadowcy, to zwiadowcy dają wam też osłonę. Po części. Jeżeli macie zielonych lub niebieskich ocaleńców, nie jest problemem znaleźć sobie epickiego bądź legendarnego. Dlatego wszystkich, nie, zobaczcie, nie mam ani jednego zielonego, ani niebieskiego. Wszystkich takich po prostu sobie wymieńcie na te lepsze, bo one się w ogóle wam nie opłacają, okej? Okay? Kolejna, sekcja alfa. Zobaczcie, mamy coś takiego tutaj jak ten taki znaczek śmieszny, okej? Okay? Ósemkę, załóżmy. Wszyscy w środku mają tą ósemkę, bo to daje profit. Widzicie, tutaj jest ósemka na samym środku, ten znaczek. Tu jest ósemka, wszędzie jest ósemka w oddziale. No i dobieracie sobie właśnie takich ocaleńców. I skąd ich można zdobyć? No właśnie z tych takich map i z tych zadań, które robicie, oraz czasami ze sklepu wam się trafi. Jeżeli na przykład nie ma, to wchodzicie sobie w księgę kolekcji, wchodzicie sobie dalej w personel, w ocaleńcy. Z ocaleńców możecie sobie powyciągać jakichś fajnych ocaleńców, na przykład tych tutaj. Tych nie bierzcie sobie niebieskich, zielonych i szarych, nie ma szans. Nie ma. Epicy albo legendarni i główni ocaleńcy, czyli ci właśnie tacy. Główni ocaleńcy to są właśnie ci, prawda? Więc to sobie też ich ustawiajcie. Jeżeli chodzi o ulepszanie ocaleńców, to do ulepszenia takiego ocaleńca, co jest wam potrzebne? Czysto krople deszczu, potem jest oko burzy, odłamek i to wszystko po prostu musicie sobie pozdobywać z misji. I no, dobra. Ale mamy ekipę. W następnym materiale powiem wam trochę więcej, ale o bohaterach i o buildach tutaj tych bohaterów, jak to wszystko ustawiać. Czyli właśnie zespół bohaterów, bo ja mam kilka zespołów zrobiony właśnie pod farmienie, pod króla burzy, mam zrobione pod de facto jakieś tam misje, gdzie się na przykład zabija pustaki, mam zrobione pod misje z ocaleńcami, pod misje z... dużo w ogóle tego jest, naprawdę. To jest obszerny temat, który mogę wam osobno wyjaśnić, dlatego... Oj, coś się zbugowało w dźwięku chyba, no. Halo, ale czy ty możesz? Halo? Ostatnio w ogóle sobie trochę schematów króla burzy zdobyłem, a propos, więc no, przez ten czas. Dlatego bardzo dziękuję wam za oglądanie, że ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tam na dole, dzwoneczkę, będziemy przegapić kolejnych odcinków. W komentarzu napiszcie swój nick oraz biorę udział, żeby wygrać te dwie bronie. Wpadnijcie na ten odcinek, który był jako poprzedni oraz, oraz co jeszcze, wpiszcie kod Veksu w sklepie, czyli wejdźcie sobie na przykład w sklep z lamami, wejdźcie sobie w, czekajcie, to było gdzieś tutaj, rentgen, wesprzyj twórcę, wpiszcie sobie kodzik Veksu, potwierdźcie, ja wam bym był bardzo wam wdzięczny. Wejdźcie na mojego Discorda, wyślijcie zdjęcie, że kupiliście coś z moim kodem, a tu jest kilka osób, które to zrobiły. Dlatego bardzo wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na mojego Discorda, który jest w opisie oraz na inne właśnie takie stronki. A, i jeszcze powiem, że niedługo szykuje się odcinek, gdzie pokazuję, jak samemu zrobić króla burzy, żeby nie musieć na przykład ogarniać sobie ekipy, dlatego można to zrobić po prostu samemu. Dlatego bardzo dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!